A ja mam nadzieję, że tych z Państwa, którym jest zimno, którzy będą musieli wyjść, zaraz rozgrzeje muzyka, bo za nami premiera 10. jubileuszowej edycji The Voice of Poland. Dziękuję. W sobotę mieliśmy okazję zobaczyć tych pierwszych uczestników, a wśród nich tego, który rozgrzał bardzo jurorów. Piotr Szewczyk, góral z Pyzówki. Dzień dobry, Piotr jest z nami. Witajcie, Syćka. Byłam różą. Kaja, to był ten utwór, który porwał, myślę, że nie tylko mnie, ale także Państwa. Powiedz, jak wrażenia po tym pierwszym odcinku? No super. Człowiek się akurat na scenie bardzo dobrze. No wiadomo, trochę zestresowany, ale myślę, że wysło pięknie i ludziom się podobało. No i przede wszystkim odwróciły się, wiesz, fotele jurorów. Przypomnij nam, do jakiej drużyny trafiłeś, kogo wybrałeś? Wybrałem Michała Szpaka. O, pięknie, będziemy cię obserwować. I mam nadzieję, że Państwo też będą kibicować Piotrowi. Piotrze, no wiesz, górale wiedzą wszystko o pogodzie. Jak będzie? Dzisiaj, wiesz, zapowiadam słońce, temperaturę wysoką, jak to jest? Patrzysz w niebo i widzisz? Znaczy nie, może nie tyle patrzymy w niebo, co patrzymy na Giewont. Jak widzimy, że Giewont pięknie widać, to znaczy, że za chwilę będzie loć, a jak go nie widać, to już leje. No i właśnie, tacy są górale. Tak, na dobry początek będzie Państwa teraz rozgrzewał Piotr Szewczyk. Byłam różą, zostawiam Państwa z muzyką. Kiedyś byłaś różą dla mojego serca. Kiedyś byłaś różą moją, cierniem jesteś dziś, się przyglądasz mi. Nie kobieto, Bóg nam da. Odbiera. Kiedyś różą byłaś, lecz nie jesteś teraz. O czasu do czasu, jakbyś słyszała nadal, jak przechodzę. Brawa, bo nie jesteś moja już. Od czasu do czasu, jakbyś słyszała nadal, jak przechodzę bez twój próg. Miło, od czasu do czasu, odźwiem ze nim o sprawa, bo nie jesteś moja, bo nie jesteś moja. Bo nie jesteś moja.